Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 24 sierpnia 2024 roku. Słuchacie właśnie 513 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami gwiazda tego programu, wasz gospodarz od blisko 10 lat, numer 1 w nekropodcastingu, skromny jak zawsze Szymon Szymaś-Cieśliński. Witam fanki, witam fanów, witam też pana Abraxasa. Witam was i zapraszam na odcinek o jednym z najgłośniejszych horrorów tego i ubiegłego roku. Oficjalnie w sieci funkcjonuje jako dzieło z roku ubiegłego, bo miał premierę festiwalową w 2023 na Halloween, ale do kin w Stanach trafił dopiero w 2024. Jest to też film, którego niestety nadal nie można obejrzeć legalnie w Polsce. Czekałem i dopiero teraz się złamałem w ramach przygotowania do prelekcji na tegoroczny festiwal Kapitularz 2024. Nadrobiłem ten film, a mowa o Late Night with the Devil. Late Night with the Devil jest to film Camerona i Colina Kernesów, braci Kernes. Napisali scenariusz i wyreżyserowali go. Być może ich kojarzycie, bo mają na swoim koncie m.in. horror Scare Campaign z 2016 roku, jakąś czarną komedię z 2012. Ja żadnej z tych produkcji nie widziałem, więc nie miałem też konkretnych oczekiwań względem twórców, ale miałem oczekiwania względem filmu i to spore. Po pierwsze, najzwyczajniej w świecie podobały mi się teasery, trailery. Po drugie, ten film złapał się na jakiś taki hype train. Autentycznie miałem wrażenie, że to jest jeden z najważniejszych filmów tych ostatnich, powiedzmy, kilkunastu miesięcy i że to będzie coś, co stanie na podium obok chociażby, nie wiem, Talk to Me od A24. W dodatku tematyka. Jest to horror rozgrywający się w studiu telewizyjnym w trakcie nagrywania talk show w latach 70. W Nope Pilego pojawił się wątek takiego telewizyjnego talk show, który to talk show zakończył się tragedią. Ostatnio podobny wątek można było znaleźć też w grze komputerowej, w drugim Alanie Wake'u, nie tylko komputerowej w sumie, bo na konsolę też wyszedł. A teraz dostajemy film oparty na koncepcie właśnie programu, w trakcie którego coś poszło nie tak. No, czuję potencjał tego konceptu. A i Stephen King napisał o tej produkcji tweeta, cytuję, mam screenera, jest absolutnie genialny, nie mogłem oderwać od niego wzroku. Czy Stephen King miał rację? Dowiecie się po przerwie dla naszych sponsorów. Tu leci melodyjka, ale oczywiście żartuję, bo nie mam żadnych sponsorów poza Abraxasem. To też przejdźmy do omówienia fabuły. Głównym bohaterem The Late Night with the Devil jest Jack Delroy, gospodarz programu telewizyjnego Night Owls dla telewizji UBC. Gospodarz, tak showman, który robi zawrotną karierę, jednak wciąż pozostaje numerem dwa w branży. Nie może przebić The Tonight Show z Johnem Carsonem i mimo starań jego talk show pozostaje na drugiej pozycji, a z biegiem czasu ta pozycja zaczyna się pogarszać, tak zaczyna spadać oglądalność, a samo życie prywatne, osobiste Delroya także wali się. 6 października 1977 roku w Halloween Delroy postanawia wyemitować specjalny odcinek talk show, wiecie, Halloween Special, w którym wystąpią medium, sceptyk, jeżeli chodzi o zjawiska nadprzyrodzone, to jest druga postać, tak? Autorka książki o pewnej brutalnej sekcie, trzecia postać i dziewczynka rzekomo opętana przez demona,
czwarty gość. Film, który oglądamy, to nagranie, rzekomo tak, nagranie wyemitowanego w 1977 roku odcinka tego talk show Night Owls with Jack Delroy, wzbogacone nagranie o czarno-białe materiały od kuchni, behind the scenes ze studia, nagrania chociażby sprzed emisji samego programu czy w trakcie przerw. Właśnie przerw dla sponsorów, przerw reklamowych. Formalnie ten film romansuje więc z konwencją found footage. Mamy masę ujęć z kamer studyjnych w typowym dla telewizji lat 70. formacie obrazu, ale też wiele ujęć dodanych, których raczej nie zobaczylibyśmy w telewizyjnym talk show lat 70. W trakcie przerw już takie niediagetyczne kamery, powiedzmy, śledzą ekipę i gości. Mamy też ujęcie, gdzie studio jest de facto puste, a kamera po nim krąży. W finale zmienia się też aspekt obrazu, format obrazu i wkraczamy w psychikę jednej postaci. I pewnie można by zrobić z Late Night with the Devil normalne found footage, ale to myślę, że zepsułoby kilka pomysłów, uniemożliwiłoby realizację kilku tutaj scen. Zresztą wszyscy też pamiętamy pewnie, jak skończyła się stylizacja na found footage drugiego Blair Witch, Księgi Cieni. Dlatego chyba dobrze, że tutaj pozwolono sobie na bardziej swobodną operatorkę, ale mimo tego, iż to nie jest całościowo tak, takie stuprocentowe found footage, to całkowicie czuć ten klimat talk show z lat 70., w ogóle programu telewizyjnego tak, z poprzedniej epoki. I rzeczywiście twórcy wynajęli studio telewizyjne z trzema kamerami, które pracowały przez cały czas kręcenia tego filmu i potem to pomontowano też tak, żeby to był de facto... No, prawie że autentyczny materiał od strony formy, żeby dało się zawiesić tę niewiarę i to się udało doskonale. Jako iż akcja zamyka nas w telewizyjnym studiu, no to jesteśmy w dość statycznej sytuacji i sporo zależy od aktorów i na szczęście cały cast dowiózł. Tutaj wszyscy dają radę, ten cast jest naprawdę dobry. W roli gospodarza programu, Jacka Delroya, zobaczymy Davida Dest-Malkiana, którego widzieliśmy w ostatnich latach chociażby w Boogeymanie, tam wcielił się w Lestera Billingsa, czyli pacjenta Willa. Grał też Wojczeka w Demeter Przebudzeniu Zła oraz Petera de Vriesa na Harkonneńskim Dworze w Dune. On się sprawdza dobrze, bo udało mu się ukazać tego showmana w Kryzysie. To jest w ogóle prawdopodobnie bardzo dobry aktor, bo on się wciela w najróżniejsze postacie. On nie ma jakiejś takiej typowej dla siebie roli. On za każdym razem gra kogoś innego. No i tym razem jest tym showmanem na krawędzi, właśnie w Kryzysie gwiazdorem, który po pierwsze zawsze zajmuje drugie miejsce, a teraz dodatkowo stracił żonę na przykład i kombinuje za plecami ekipy, jak uratować to swoje show. Facet ma też kilka twarzy, jest inną postacią przed kamerą, a inną na zapleczu. Mamy świadomość, że jego osobowość medialna to jest maska, tak? Że on gra dla swoich widzów i to jest o tyle ciekawe, że przez to trudno nam interpretować jego reakcję na niektóre wydarzenia. No bo oczywiście widzimy, tak, że facet jest sympatyczny w miarę przed kamerą, charyzmatyczny, nie za kamerą, tylko w trakcie przerwy reklamowej, gdy teoretycznie nikt go nie śledzi, tak nikt tego nie ogląda, no to jest trochę takim wrednym pupkiem. Ale właśnie gdy kręcimy show i dzieją się dziwne rzeczy, no to jak mamy interpretować jego reakcję, nie? Czy to jest wszystko wyreżyserowane, czy to jest dalej maska, czy może w danym momencie coś jest jego szczerą reakcją, a nie tylko zachowanie pod publiczkę, to jest całkiem ciekawy aspekt, zwłaszcza w kinie grozy, myślę. Na ekranie jeszcze Delroy został skontrastowany z dwiema postaciami. Jedną z nich jest grany przez Rice'a Ortegiego Gus, a drugą grany przez Iana Blissa Carmichael. Gus jest pracownikiem stacji, któremu nie podoba się dziwny obrót spraw w studio i namawia Delroya, by odpuścił. Jest takim poczciwym, prostym facetem, który stwierdza, kurde, coś tutaj nie gra, to mi wszystko śmierdzi, to się może źle skończyć, odpuśćmy. Carmichael natomiast jest naczelnym sceptykiem, który próbuje zracjonalizować całe nasze doświadczenie,
udowodnić, że paranormalne doświadczenie to mistyfikacja. I swoją drogą, ja chyba nie widziałem Blissa na ekranie od czasów Matrixów, a więc ze 20 lat, więc miło było go zobaczyć. I jeszcze podobno, tak głosi ciekawostka na IMDb, on miał grać inną postać, ale w ostatniej chwili wypadł aktor, który miał się wcielać w Carmichaela i przez to Ian Bliss przejął tę rolę, a on jest niej doskonały. On też bardzo dobrze wygląda, bo to jest postać inspirowana na Jamesie Randim, znanym jako The Amazing Randy. I Carmichael, podobnie jak Randy, jest byłym iluzjonistą, byłym magikiem, który teraz demaskuje oszustów i prowadzi fundację, która to fundacja obiecuje wysoką nagrodę pieniężną za ukazanie w sposób obiektywny, a więc no w warunkach laboratoryjnych, tak dających się potwierdzić, jakiegokolwiek paranormalnego zjawiska. No i oni stoją trochę w opozycji do naszego głównego bohatera, który zdaje się być no po stronie tych wierzących, tak, zjawiska nadprzyrodzone i chcących właśnie pójść za ciosem, a nie wycofywać się, nawet gdy robi się niebezpiecznie. Ważną rolę pełnią też dwie postacie kobiece. Doktor June grana jest przez Laurę Gordon i pojawia się też jej podopieczna Lily, grana przez Ingrid Torelli. Doktor June jest parapsycholożką i opiekunką Lily, która ta doktor, tak, chce promować swoje badania i przy tym trochę leci na Jacka, dlatego godzi się na udział w programie. Ona ma taki wewnętrzny konflikt, który jest trochę naciągany, właściwie nie trochę, on jest mocno naciągany, bo niby kobieta nie chce błaznować na antenie, no ale jednak przyjeżdża do studia, a dopiero potem ma wątpliwości. To nie jest akurat najlepiej napisane, ale odegrane zostało wysoce poprawne. Tak, to bardziej kwestia scenariusza, który próbuje tak trochę na siłę tutaj budować jakiś dramat, jakieś emocje, a nie samej aktorki. A postać Lily, ona jest niesamowita. Dla Ingrid Torelli, dla aktorki młodej, był to pierwszy występ w filmie pełnometrażowym, a sprawdziła się doskonale i ma naprawdę ogromną charyzmę i też była dobrze prowadzona, myślę, przez reżysera. Postać Lily robi takie wrażenie, bo na przykład zaraz po wejściu do studia spogląda prosto w kamerę, szuka kontaktu z tym widzem telewizyjnym, ale nie chodzi o to, że na przykład spogląda prosto w obiektyw, przez który my widzimy akcję, tak? I że zagląda nam w duszę przez szkło kamery czy coś takiego. My ją w filmie widzimy raczej w widoku z boku, co daje taki efekt dziwności, nie? Że ona jest taka zafiksowana na jakimś punkcie w przestrzeni. To też jest lekko cringe'owe, ale ta dziwność właśnie wybrzmiewa, bo po straumatyzowanej dziewczynce, ona jest straumatyzowaną dziewczynką, która została uratowana po oblężeniu sekty, tak mówiąc prosto i nie spoilerując zbyt wiele. Ostatnie miesiące spędziła we względnym odosobnieniu, no oczekiwalibyśmy po niej raczej apatii, jakiegoś wycofania się czy coś, a dziewczyna kradnie show de facto, tak? I nie chodzi tylko o to spojrzenie, ale też no dość odważnie zabiera głos, a gdy na przykład Delroy próbuje coś wymusić na dr June, no to Lily przesądza o wyniku dyskusji i opowiada się po jednej ze stron i tym samym decyduje o dalszym ciągu programu. No i tutaj młoda aktorka, ta Torelli, grają naprawdę świetnie. Sprawiedliwość należy też oddać Faisalowi Baziemu, który wciela się w medium Christu. Jak to ujął Kuba z podcastu o filmówce, przy kremówce, Christu wygląda, jakby urwał się z Eurowizji. Ja to potwierdzam, ale przy tym jest bardzo dobrze napisany, dobrze wyreżyserowany i dobrze zagrany. Mamy trójaktową konstrukcję występu naszego medium, która doskonale stopniuje napięcie, bo postać przechodzi od takiej, powiedzmy, parodii telewizyjnego szarlatana przez w miarę sprawnego manipulatora po bohatera horroru. Świetna rzecz i też nie wiem, czy to do końca był jumpscare, ale tutaj jest taki moment, gdzie można podskoczyć, krzyknąć w wątku tej postaci i on bardzo dobrze na mnie na przykład zadziałał. No właśnie, czy ten film straszy? Może przejdźmy do tego aspektu. Na pewno ma moment. On nie jest straszny tak całościowo, no bo to jest talk show jednak, które obserwujemy przez półtorej godziny, ale są momenty. Jednym z najlepszych i naprawdę przerażających momentów filmu jest scena zbiorowej hipnozy, która przebija czwartą ścianę w bardzo ciekawy sposób. Mamy tu też trochę horroru cielesnego, takiego, nie wiem, Cronenbergowego. Ciekawe jest też to,
jeżeli chodzi o omawianie aspektu grozy, że w sali, w studio jest publiczność. Ona oczywiście może być podstawiona, my tego nie wiemy, ale jakby nie patrzeć, reaguje na to, co widzimy na ekranie i to fajnie podbija doświadczenie. Na ogół w horrorze na grozę reaguje garstka osób. Tak? Horror jest raczej zindywidualizowanym doświadczeniem. Bardzo często to jest, wiecie, akcja jeden na jeden, tak? Jedna postać, może dwie postacie versus potwór, morderca, coś tam, no czasem trochę więcej, ale tutaj mamy po prostu kolektywne przeżycie, tak? Wypełnione tam kilka rzędów ławek, takie małe trybuny. I my jako widz jesteśmy sobie w kinie czy w domu na kanapie, ale też trochę jakby na widowni, nie? I nie analizowałem tego jakoś szczególnie, ale kojarzycie na pewno komedię, gdzie pojawia się śmiech z offu. I chodzi o to takie kolektywne też doświadczanie zabawnych scenek i o taki społeczny dowód słuszności, powiedzmy. O takie wymuszenie śmiechu. Jestem ciekaw, czy coś takiego też działa identycznie, no bo jakoś na pewno, ale jak dokładnie, no to właśnie to jest to, co mnie ciekawi w horrorze, nie? Czy oglądanie z publicznością, czy właśnie kręcenie horroru, gdzie jest publiczność, mocno wpływa na widza. No, jeżeli ktoś zna jakieś teksty, nie wiem, czy jakiś esej, filmik na ten temat, no to może podesłać. Dobra, bo gubię wątek. Jeżeli chodzi o grozę i też to, jak to wszystko jest skonstruowane, to chciałbym docenić na pewno foreshadowing dotyczący śmierci niektórych postaci, który jest totalnie niewidoczny w trakcie pierwszego seansu i dopiero właśnie za drugim razem można na niego zwrócić uwagę. Doceniam, nie wiem, kostiumy uczestników programu, no bo to jest Halloween special, więc oni są poprzebierani i to nie jest tylko przebranie się dla klimatu odcinka halloweenowego, tylko te kostiumy też potem pełnią jakąś tam jeszcze rolę. Doceniam to, że pojawia się jedna postać, którą totalnie można pominąć, czy nie tyle pominąć, co można jej totalnie nie spostrzec, nie zauważyć, ale ona tutaj jest i to chyba, nie wiem, z 10 razy się pojawia. Podoba mi się wplecenie w talk show tej postaci niesamowitego Randiego, czy nie wiem, nazwanie przywódcy kultu imieniem nawiązującym do założyciela i najwyższego kapłana kościoła Szatana Laveya. Zresztą postać Christu pewnie też nawiązuje do medium z epoki, do Criswella. Mamy tu bezpośrednie odwołanie do talk show The Don Lane Show z 1975, gdzie też występował James Randi. Historię Abraxa, gdzie nie tyle Abraxasa, co tej sekty, tego jak skończyła, przywołuje na myśl słynne oblężenie Waco z 1993. Mamy też nawiązanie do Bohemian Grove. Żarciki z Eda i Lorraine Warrenów bardzo mi się podobały. Totalnie po prostu szanuję, że wprowadzono tutaj żarciki z tego, że Warrenowie no nie chcieli z jedną z postaci badać Amityville. W każdym razie jest tego wiele, takich easter eggów dla fanów i horroru, i historii nadprzyrodzonych. No ja po aktach grozy, no to autentycznie po prostu, wiecie, widząc te wszystkie nawiązania, miałem banana na twarzy. Twórcy odrobili pracę domową i zrobili to tak, że to, o czym ja teraz mówię, to nie jest wiedza konieczna, by zrozumieć tutaj coś. Tak? Można ten film oglądać, nie mając pojęcia, kim jest Randi, kim był Lavey, Criswell i tak dalej, i tak dalej. Czy to się wydarzyło z gałęzią Jakubową, Dawidową, Boże, nie Jakubową. I można się dobrze bawić, ale mając ten background, tę wiedzę, wyciąga się z tego nie tyle więcej, co no właśnie ma się ten moment taki, a to jest to, a to nawiązuje do tego, o super. Działa to wszystko bardzo dobrze. Co działa trochę gorzej, to efekty. Znaczy umówmy się, to co zostało ukazane przy użyciu efektów praktycznych wygląda dobrze lub bardzo dobrze, ale efekty CGI są no jak nie z tej epoki, albo nawet gorzej, bo są jak efekty współczesne, ale w budżecie, który sprawia, że są nie z tej epoki. Część efektów specjalnych no wyglądała jak parodia, podróbka efektów sprzed 40 lat. Mamy na przykład elektryczną poświatę dla ukazania nadprzyrodzonego, czy w ogóle elektryczność jako no, sygnał, że coś paranormalnego się dzieje w sali. I to wygląda bardzo kiczowato. Podobnie jak jedna sylwetka ducha widoczna na stopklatce, czy dwa zgony w trakcie filmu, do których dochodzi w trakcie filmu. Gdyby wykorzystano bardziej realistyczne efekty specjalne, to ten film byłby naprawdę przerażający, mam wrażenie.
wrażenie, a tak, no ja nie mogłem utrzymać imersji w pewnych momentach. Załączały się flashbacki z dzieciństwa i nie wiem, no dosłownie gdy ta elektryczność się pojawiała, to czułem się, jakbym oglądał Power Rangers, tak? Nie wiem, z rzeczy bardziej współczesnych, może Flasha. No nie wygląda to dobrze. Jeszcze pojawiły się pewne kontrowersje odnośnie użycia AI na potrzeby realizacji tego filmu, przy czym od razu uspokajam, jest to dosyć skromne użycie. Okazało się, że twórcy wykorzystali AI do wygenerowania statycznych grafik reklamowych wrzucanych w filmie w ramach przerw na reklamę. Gdy kończy się no, dane ujęcie, dane wejście, no to przez moment widzimy statyczną planszę. Ich tam jest, nie wiem, 3-4. Chyba w filmie, no i potem mamy ten backstage, tak? Kamery krążą za postaciami w studio, ale to nie leci na żywo, jak gdyby w telewizji. I informacje na ten temat, że to AI zostało wykorzystane, oczywiście rozpętały burzę na Twitterze. I jasne, można zatrudnić kogoś, by zrobił te kilka grafik, tak? I by zrobił dużo ładniejsze grafiki, bo te tutaj no, nie są idealne. To raczej też nie była jakaś szczególna oszczędność. No z drugiej strony to też jest film indie, tak? To jest kino niezależne z niewielkim budżetem. Chyba nie ma informacji odnośnie tego, jak duży był to budżet. Więc no może im to zrobiło jakąkolwiek różnicę, nie wiem. No, nie mam pojęcia, ile kosztuje takie uczciwe opłacenie trzech grafik, no w skali całego filmu zakładam, że niewiele. No i tak, kurczę, no to jednak są trzy statyczne plansze w produkcji bez wsparcia wielkiego studia, która powstawała w 2022 roku i wcześniej gdzieś tam, bo to jakoś w COVID-zie prace się zaczęły chyba nad tym filmem, a kręcono go już tak ostatecznie w 2022. No szkoda, że idziemy w tym kierunku, tak. No ale z drugiej strony na przykład nawoływanie do bojkotowania tego filmu niezależnego przez wgląd na trzy statyczne planszy, no to moim zdaniem jednak przesada. Tak, ja nie rozumiem takiego zachowania. Boję się tego, że no jak tak będziemy niby akceptować małe rzeczy, no to w którymś momencie całe filmy będą robione przez AI. No ale z drugiej strony, no pewnie i tak będą, nie? I trudno, no będziemy mieli wybór pewnie, tak? Pójść na film z ludźmi, albo pójść na coś wygenerowanego, lepiej lub gorzej, pewnie i tak od tego nie uciekniemy. No w każdym razie to wasza decyzja, ja do bojkotu nie zachęcam i jakoś mocno tego krytykować tutaj nie będę. I te plansze to też wiecie, no one są widoczne przez moment, jak zrobimy stop klatkę, no to możemy je przeanalizować i stwierdzić, że no tak są jakieś dziwne błędy, zwłaszcza na jednej, bo te pozostałe wyglądają całkiem legitnie. Nie wiem, czy zostały poprawione, czy po prostu to jest dobrze wygenerowane. Jedna jest taka trochę dziwna. No, no nieważne. No, po prostu dla formalności mówię, że do czegoś takiego zaszło. Mnie to nie doszło, mnie to nie przeszkadza. No i tak jesteśmy prowadzeni przez ten film i dochodzimy do finału, który wydaje się trochę problematyczny, bo po wydarzeniach tu i teraz, nie, po tym byciu w studiu przez godzinę z hakiem, nagle dostajemy małego tripa na kwasie, który dezorientuje widza, ale to jak to się kończy, to znowu jest osadzone bardzo mocno tu i teraz w świecie przedstawionym i moim zdaniem doskonale zwieńcza całą końcową sekwencję. Byłem kapkę zdezorientowany, ale szybko mi wszystkie elementy wskoczyły na swoje miejsca w głowie. Ułożyło mi się to w spójną całość i ja jestem bardzo zadowolony. Moim zdaniem Late Night with the Devil to jest taki instant classic. Nie? To jest materiał na film, który bardzo szybko stanie się kultowy, o ile będzie miał dalszą dystrybucję, ale to chyba nie będzie przypadek The Empty Mana, który jest cały czas no, filmem kultowym, ale w bardzo wąskich kręgach, na jakichś małych grupkach w internecie. Tutaj jest szansa na to, że ten film się rozleje gdzieś po fandomie. On nie jest szczególnie straszny, tak jak powiedziałem. Ma momenty, ale całościowo no, nie trzyma nas na krawędzi fotela, ale jest właśnie wyjątkowy i zapada w pamięć. I przez tę formę, przez to zamknięcie w studio i to, jak ogrywa na przykład hipnozę, jeżeli oglądaliście, wiecie, do czego nawiązuje. No to jest świetna rzecz, którą na pewno na długo zapamiętam i ma naprawdę świetnie rozpisaną intrygę, tak? O czym może wspomnę krótko w strefie spoilerowej. Część osób pewnie czeka też na ocenę liczbową. Obiektywnie dałbym z 8 na 10,
ale tak, no może nawet 8 z minusikiem, chociażby za te efekty, ale z serduszkiem i znakiem jakości. Ja bardzo chętnie bym oglądał tego typu filmy. Jeszcze to jest analog horror de facto, kolejny plus. Bardzo fajna rzecz i co ciekawe, on zarobił. W weekend otwarcia zarobił 2,8 miliona dolarów w Stanach, tak 2 800 000, a potem trafił na Shuddera i tam też odniósł sukces. No tutaj nie mamy liczby, bo Shudder i AMC się nie dzielą szczegółami, no ale niby właśnie, jeżeli chodzi o popularność, to on przebił na przykład Kiedy rodzi się zło, Gdy rodzi się zło, When Evil Lurks, też bardzo dobry horror, który trafił na Shuddera. No i bardzo dobrze, mam nadzieję, że też trafi jednak w końcu do kin w Polsce i w ogóle na całym świecie, że zarobi jeszcze więcej, bo to jest dobre, ciekawe kino niezależne, dopieszczone, tak? Gdzie ten budżet troszkę nie domaga, ale jest fajny pomysł i widać jakąś tam miłość też do kina, do gatunku i tak dalej. Ja absolutnie polecam Seans. Jeżeli możecie, no to może jeszcze trochę poczekajcie. Tak jak mówię, może ta premiera kinowa kiedyś nastąpi. Ja teraz przygotowuję się do prelekcji o filmach religijnych i też satanistycznych, więc stwierdziłem, że nadrobię. Może akurat się przyda na wystąpienie na kapitularz. Zresztą zapraszam Was na kapitularz 2024 do Łodzi w dniach 6-7-8 września 2024 roku. Jeżeli jest okazja, to wbijajcie, przybijajcie piątkę i no i cieszcie się konwentem. A teraz ja będę kończył. Zapraszam Was jeszcze na krótką strefę spoilerową, bo chciałem się pozachwycać tym, jak się to wszystko ładnie spina. Więc jeżeli film już widzieliście, to do usłyszenia za chwilę. Jeżeli nie, to miłego seansu teraz lub w przyszłości. Uwaga! Spoiler! No dobrze, jesteśmy w strefie spoilerowej i naprawdę bardzo, bardzo podoba mi się dbałość o szczegóły i ostateczną spójność tego filmu. Jest tutaj masa rzeczy, których absolutnie nie da się zobaczyć przy pierwszym seansie i nawet przy drugim pewnie jeszcze część nam umknie, ale tam są i no, spinają się bardzo ładnie, tak jak mówię, w jedną całość. Po seansie wiemy, że na widowni w studio obecni byli członkowie kultu tutejszego Bohemian Grove, tej sekty, oraz diabeł i duch Mini. Zmarła żona próbuje ostrzec męża za pośrednictwem Christu, który to jest oszustem. Christo jest manipulatorem i jego pierwsze podejście do właśnie łączenia się z duchami, no to jest totalny fake, nie? To jest takie pitu-pitu i szukanie kogoś, kto się zgłosi. To w ogóle jest piękne, nie? Peterson, coś tam, nie? I tak szukamy, może w końcu ktoś podniesie rękę, że ma takiego zmarłego w rodzinie. Drugie podejście, no to jest właśnie połączenie się z żoną, a dopiero trzecie, no to połączenie się z samym diabłem. I to też fajnie widać w takich detalach, bo Christu traci akcent i ogólnie zmienia się na przestrzeni tych trzech sekwencji mediumicznych. Tak jak mówię, pierwsza to mistyfikacja, druga to stanie się kanałem dla Mini, dla zmarłej żony Delroya, która chce ostrzec swojego męża. No a w trzeciej już kontrolę przejmuje szatan i wykańcza medium. Świetna rzecz. Mini w studio jest obecna cały czas i my ją widzimy w kilku sekwencjach, ale tak widzimy, że de facto nie widzimy, bo ona jest widoczna jako mały element albo taki półprzezroczysty element na telewizorach, w lustrach, na szklanej kuli sekty, gdy tam widzimy te wszystkie narzędzia rytualne, jest widoczna jako anomalia, taki prawie przezroczysty kontur stojący obok Jacka. I to są rzeczy, które totalnie umykają naszej uwadze przy pierwszym seansie. Doktor June potem się pojawia i mówi, że Lily już kilka dni temu weszła w stan fugi dysocjacyjnej i mówiła o Jacku, jakby go dobrze znała. No i to jest totalnie właśnie zajawka tego, że Lily jest całkowicie pod wpływem szatana. Szatana, który przyszedł dopiąć kontraktu, tak, doprowadzić do finalizacji umowy sprzed teraz już 8 lat, która została zawarta w tym, co tam pada, in the High Forest, czy coś takiego.
I Lili jest całkowicie pod wpływem szatana, dlatego nie działa na nią masowa hipnoza, co jest w ogóle też świetną sceną. Nie da się zahipnotyzować demona, dlatego wszyscy są pod wrażeniem tego, co Carmichael robi z Gusem, bo wszyscy widzą, jak robaki wychodzą z ciała Gusa, jak Gus rozrywa sobie żołądek i tak dalej. Tylko Lili tego nie widzi. Tak, diabeł nie jest w transie i pyta, dlaczego Gus tak śmiesznie się zachowuje, o co chodzi. Gdy w ciągu tej halucynacji późniejszej, tak, już finałowej, Jack poświęca Mini, a tak naprawdę zabija Lili, no to składa ją w ofierze zgodnie z rytuałem sekty Abraxusa. Mini zginęła 7 lat po zawarciu paktu, co też jest symboliczną liczbą, a teraz właśnie w roku kolejnym Delroy używa rytualnego sztyletu, by zabić 13-latkę, czyli by zrobić dokładnie to, co robiła sekta Abraxusa. I tym samym dopina właśnie ten pakt już do końca, tak wywiązuje się z kontraktu i staje się numerem 1 wśród telewizyjnych gospodarzy, zyskuje no niezaprzeczalną wieczną sławę, więc szatan wywiązał się ze swojej umowy, ale no nie w taki sposób, jak to sobie Delroy wyobrażał, tak zawierając pakt, bo nie będzie gwiazdorem, tak, tym showmanem numer 1, a zostanie zapamiętany jako wariat i morderca i osoba, która w pewnym sensie wpuściła szatana do domów swoich widzów. No, genialne, nie? Szatan, który właśnie wystrychnął na dudka człowieka. Do tego przypomnę odnośnie tych scen finałowych, że wcześniej w dialogach pada na przykład, iż Carmichael jest jak wosk bez knota. Albo, że Gus chce zatrzymać głowę na karku. To pada w momencie rozpoczęcia hipnozy. No a potem, jak kończą nasi bohaterowie, Carmichael zostaje stopiony niczym wosk, a Gusowi szatan skręca kark. Nie wiem, czy śmierć dr June była zapowiedziana, ale zakładam, że pewnie też, tylko no, jeszcze mi to umknęło, może gdzieś w internecie ktoś już wykminił, w której sekundzie to pada. I też na przykład twist z Mini, to de facto nie do końca jest twist, no bo Christu tam mówi właśnie, że łączy się, teraz naprawdę się łączy z duchem w tej drugiej sekwencji i że jest Mini, która chce rozmawiać ze swoim mężem. No i my pamiętamy pełne imię bohaterki, żony Delroya, ale on w prologu, czyli na samym początku, mówi do niej per Mini. To jest też tylko krótki moment i on to mówi prawie że szeptem. Nikt na to nie zwrócił uwagi przy pierwszym seansie, ale to już pada. Więc to, jak to wszystko jest misternie rozpisane i zszyte ze sobą i potem pokazane, wyreżyserowane, no to sprawia, że Late Night with the Devil jest na swój sposób genialny. Nie jest filmem idealnym, ale ja go naprawdę za te wszystkie detale doceniam i kupuję go całościowo. Tak? Świetna rozrywka i jako po prostu taki, wiecie, horrorek do obejrzenia ze znajomymi rozrywkowy i jako właśnie te puzelki, nie, które można sobie układać, tak jak ja to robiłem i te nawiązania odczytywać. Wow, no jestem pod dużym wrażeniem i jeżeli mnie słuchacie, a jakimś cudem jeszcze tego filmu nie widzieliście, no to dalej polecam. Tak? Nawet wiedząc to, co tutaj powiedziałem, polecam seans. Myślę, że będziecie się dobrze bawić. I tą myślą zakończę. Dzięki serdeczne za uwagę. I tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.